Halo, halo widzowie, witam w kolejnym odcinku z Formuły Pierwszej. Dzisiaj przed nami będzie Jeddah, także zaraz widzimy się na wyścigu. Halo widzowie, po tej jakże zacnej sekundowej przerwie lecimy z Grand Prix Jeddah. P10, wydaje mi się, że całkiem ok start. Jak na to, że nasz bolid aż tak super się tu nie odnajduje. Dobra, zostawiamy miejsce z prawej strony. Russella powinniśmy wyprzedzić bardzo szybko. Powiem wam, że w tym F1 strasznie nie odnajduje się, jeżeli chodzi o Jeddah. Ale to raczej nie powinien być problem. Najgorszy stint to będzie dla mnie na hardach. Mniejszy grip. Więcej szans na błędy. No zobaczymy, ile wyciśniemy z tego z pierwszego stintu. Mam nadzieję, że Lawson, chociaż nie wiem, P18 skończy. Jak na to, że startuje z 21 miejsca, to fajnie by było zobaczyć go troszeczkę wyżej. Dołączył niestety do rookie teamu, ale postaram się wykorzystać jego umiejętności jak najlepiej w tym sezonie, nim będziemy zmieniać teammate'a. Dostałem też tam komentarz, żebym bardziej przycinał te F1. No i no, będę przycinał, no. Wiadomo. Pierwszy odcinek to testowy. Przyjął się bardzo dobrze, jestem w niebo wzięty. Działo się nieźle, mianowicie z Sainzem. Także cieszę się, że chociaż to się kliknęło. Dobra, musi się jakieś DRS-u utrzymać za Russellem. No Russell jest ciągnięty przez nadziarza Norrisa. Ucieknął na ponad sekundę, to mi się nie podoba. Będą się bić do pierwszego zakrętu. Bardzo możliwe. Chciałem powiedzieć, że harciarze pozycję stracili, ale biją się. Nie podoba mi się tylko to, że Red Bull ucieka. Korzysta z tego bardzo dobrze. Ale kusiło tutaj dać trochę więcej gazu, ale kończyłoby się to spinem prawdopodobnie dla mnie. Jeszcze Leclerc nam na dupie siedzi. Ale na proste i zasuwamy, i to grubo. O kurde. Strollowałem, przyspałem. Moja wina. Dobra widzowie, jest restarcik.
Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Come on. There's a new strategy available on the MFD. Nowa strategia. Kompletnie już gripa nie mamy. Znaczy no, kompletnie. Bardzo mało go jest. I czuć to drogo. Hamowanie jest trudniejsze. Wchodzenie w zakręty również. Try to keep focus. Ale walka wciąż trwa. Raczej z podium Nici na tym Grand Prix. Sainz piłam, a my pitujemy na tym lapie. Giga dużo zyskaliśmy, tak szczerze. Wiemy, że Sainz pierwszy, ale to jest redemption wyścig dla Sainza, naprawdę. Okay, gap to the car ahead is 4.6 seconds. No, teraz będzie się chciał z nami tutaj bić. A go przepuścimy, jak będziemy miał... No właśnie, no właśnie. My sobie teraz odbieramy tą pozycję. Było dużo takich... tym overtake'ów będzie. Ale my musimy pitować, nie czas na takie zabawy. O! Znając życie, teraz pit stop pójdzie nie tak, że wiecie, nie założę jakieś opony dobrze. No, powiedz co zepsułeś. No, no, mówcie mi medium, coś. Musimy rozkryć opony. Sierżanta w DRS-ie wyprzedzimy. Siedzimy tak na chwilkę za nim, stracimy sekundy. Ale DRS-ik od sergeanta to będzie... No. Jeszcze jakby nie był takim warzywem, ale fajnie. Ale ja pnę te zakręty, matko jedyna.
Wyjedziemy za Piastrim. Jak to wygląda jak na razie? Chociaż nie. Grubo przed nim nawet. Undercut się udał. O Jezu, on jeszcze w tamtym korku wyjechał, o Jezu. O Jezu, za blisko ściany. Okay, this is Mark. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards are going to give you a penalty. Zbliżamy się do Hülkenberga. Wydaje mi się, że przegraliśmy na podłożu strategicznym. I to może być główny powód, dla którego skończymy poza punktami. No jak na razie to tak wygląda. No, outside ładny był. Teraz slipstream Hülkenberga. Jego też weźmiemy. No. Miałem wrażenie, jakby Hülkenberg trochę we mnie wjechał. Ale jak na razie jest git. O Jezu. Już widzicie chyba, widzowie, na którym miejscu możemy skończyć maksymalnie. Russell jest poza zasięgiem. Trzeba opitować na safety carze. Watch out for jams and miss. 80%. Ajajaj. A było już dobrze, no. I co, i tak na 80%? Bo mi się zacięło? No co? Bo Kubica odpada z wyścigu? Jest sposób, że mnie zabiją. Perez wygra. Nie. Alternatywna rzeczywistość. Lawson 13. Super. Chwila. Nie, to jest dyrektor. Klasyfikacja. Ale gówno. A i mi poziom spada za to jeszcze. To jest jakiś bardzo, ale to bardzo niesmaczny żart.
Dawać odszkodowanie, frajerzy. No, chociaż tyle. A, nic. Dobra, wait. Zmieńmy od razu tego gearboxa, żeby nie było. Widzicie, on jest na 80%, on nie powinien mi paść. No, ale nagrawię lepiej. Przesada. Dobra, co tutaj mamy do wyboru? Wytrzymałość w podwozie. Mamy jeszcze 4 dni do wykorzystania. 1-3 możemy chyba wziąć, co? Coś takiego. Daj mi się git. Nie mamy chyba kasy, żeby tutaj coś ruszać. Integracja, inne pierdoły. A to nas za szybko też nie wrzuci jakoś wyżej. Chociaż dobra, jesteśmy całkiem wysoko. Środek stawki, midfield taki ładny. 39% na awarię. Mam nadzieję, że się obejdzie. Dobra widzowie, co? No, na ten moment dziękuję wam za oglądanie. Wiem, że wyścig skończył się przed czasem. No ale co zrobimy? Nic nie zrobimy. Zostaliśmy perfidnie jeszcze pozbawieni możliwości dojechania do mety na 15 miejscu. Trudno. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.